Witam wszystkich Was w naszym frientorium, wirtualnym audytorium COEK, które jest dużo większe niż tutaj nasze park audytorium, w którym może być obecnie w realu tylko ograniczona ilość osób, dlatego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dlatego znakomita większość z nas jest teraz w domach, przed ekranami, przed monitorami. Dzisiaj jesteśmy też na żywo na ekranie we wspólnocie w Nowym Jorku. Serdecznie Was pozdrawiamy. U nas jest teraz, pozdrawiamy, tak? Nowy Jork. U Was jest teraz 11:30. Dzięki temu, że nasze wydarzenia w Bielsku są o 17:30, możemy spotkać się w tym samym czasie. My tutaj spotykamy się wirtualnie w trójkącie Bielsko-Katowice-Kraków, dlatego nazywamy to frientorium, już tyle tych nazw, że jak my to nazywamy? Trinum, o właśnie, nazywamy to Trinum, ale ponieważ jesteśmy też z Wami w Nowym Jorku, to możemy to nazwać Trinum Plus. Więc łączymy się wszyscy duchem i myślami, by doświadczyć wspólnoty pomimo dystansu, który nas dzieli, do Katowic 70, do Krakowa 90, do Nowego Jorku 6500. O, leci głos, już doleciał, nie, 1/50 sekundy tam leci głos. Na początku dobrze jest zwykle przemówić do wyobraźni, więc sobie coś wyobrazimy. Są sceny filmowe, które wywołują atak śmiechu, prawda? Jedną z najlepszych scen dla mnie w pierwszej dziesiątce jest scena, gdy dwaj bohaterowie, którzy są szpiegami amerykańskimi, dostają się na terytorium wroga, trafiają do szpitala wojennego, wchodzą do pomieszczenia, gdzie są sami lekarze. Jak to bywa w kulturalnych środowiskach, wymieniają wobec siebie uprzejmości. Doktorze, 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 doktorze. Nasi bohaterowie są fałszywymi doktorami, ale szybko się uczą. Doktorze, 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 doktorze. Pech chciał, że poproszono ich o zrobienie operacji. No ale nie mamy czasu, żeby się za długo śmiać. Bardzo podoba mi się to zjawisko, że jest jakieś środowisko ekspertów, pasjonatów, którzy z pasją wymieniają się doświadczeniami, osiągnięciami, odkryciami. Są środowiska medyczne, są też inne, na przykład środowisko pastorów. Pastorze, czy zdaniem pastora, pastorze powinien i tak dalej, ekscelencjo, eminencjo. Pomyśleliście w tym momencie, że trochę odleciałem, że co to ma wspólnego z nami, ale zobaczmy pewien cytat z pierwszego listu Piotra, 2 rozdział. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Tutaj Piotr apostoł nazywa kapłaństwem, kapłanami, uwaga, każdego, kto zaufał Chrystusowi i został odrodzony z ducha. Wszyscy, którzy zostaliśmy, czy zaufaliśmy Chrystusowi, zostaliśmy nazwani kapłanami. Stąd w kręgach ewangelicznych mówimy o powszechnym kapłaństwie. Jakie jest nasze powołanie? Jesteśmy wszyscy kapłanami. Powołanymi do tego, by ogłaszać dzieła potęgi tego, który nas powołał. Mamy zabierać głos i ogłaszać. To jest nasze powszechne powołanie. A więc kapłanie, kapłanko, jego eminencjo, jego ekscelencjo, jej ekscelencjo.
Niezwykle mi się podoba to zjawisko, środowisko pasjonatów, którzy zajmują się tą wzniosłą dziedziną. Pamiętam z mojego dzieciństwa i młodości, takie środowisko pasjonatów tworzyli moi rodzice. Pracowali zawodowo, jednocześnie byli prawdziwymi kapłanami. Mój tata był dwupowołaniowy, był inżynierem, a jednocześnie pastorem. To było jego drugie powołanie, jeśli chodzi o chronologię, na pewno nieco do ważności. I współtworzyli wspaniałe środowisko podobnych sobie pasjonatów, którzy przyjeżdżali do nas, do Krakowa, z różnych stron, również stąd, z Bielska. Józef Prower z małżonką, był nauczycielem muzyki, gry na skrzypcach. Anna Wieja z małżonkiem, z synem Henrykiem, była pielęgniarką tutaj w Bielsku. Albo ze Śląska, z Gliwic, rodzeństwo królów, takie nazwisko, Adam, Nina, Henryk i wielu, wielu innych. Środowisko pasjonatów dla Chrystusa, coś takiego mnie zachwyca, za czymś takim tęsknię. Powszechne kapłaństwo realizowane. Bo nie zawsze jest realizowane. Samo powołanie nie wystarczy. Istotne jest, aby kapłaństwo, to powołanie było dobrze realizowane. Popatrzymy dzisiaj na kolejny odcinek Ewangelii Jana, gdzie też zobaczymy środowisko absolutnych pasjonatów. Ewangelia Jana, 10 rozdział, przeczytajmy pierwszą część. I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich mówiło: on jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu go słuchacie? Inni mówili: to nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomym? Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, idą one za mną. I ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mamy tutaj do czynienia ze środowiskiem pasjonatów w temacie Boga. Są niezwykle zaangażowani, ale jak to bywa w środowisku pasjonatów, następuje między nimi pewne rozdwojenie, mocno dyskutują o czymś, obojętność jest czymś zupełnie tutaj nieznanym. Środowisko to jest nazwane tutaj po części Żydami, w znaczeniu religijnych liderów, nauczycieli, rabinów. Jezus też był nazywany rabbim, nauczycielem. Środowisko ludzi zaangażowanych w ogłaszanie dzieł Boga. Całkiem prawdopodobne, że był tam też wśród nich Paweł, czy Szaweł z Tarsu, późniejszy Paweł apostoł, jeszcze jeden gorliwiec. Ale w środowisku tamtych ludzi, którzy uważali się za pasjonatów Boga, pojawiła się pewna rysa, pewne pęknięcie. Gdy pojawia się Jezus z Nazaretu, to mówi coś, co rozgrzewa niektórych do czerwoności. Mówi: dlatego miłuje mnie Ojciec, przedstawia Boga jako swojego Ojca. Czyli co mówi o sobie? Mówi, że jest Bogiem. W środowisku
pasjonatów Boga pojawił się ten, który był powodem tej pasji. To trochę tak, jakby w jakimś lokalnym fanklubie kibiców FC Barcelona w innej części świata pojawił się nagle incognito sam Lionel Messi, legenda tego klubu. Powiedzmy, że miał taki pomysł, by pojawić się incognito w jednym z fanklubów na świecie. Witamy na dzisiejszym spotkaniu naszego fanklubu FC Barcelona tych, którzy przyszli tutaj po raz pierwszy. A ty, chłopaczku, jak masz na imię? No, jestem Lionel, niepozorny, 170 cm wzrostu. Ale już ciebie gdzieś widzieliśmy. Twoja twarz brzmi znajomo. Ubrał się w jakieś zwykłe ciuchy z lumpeksu. Chociaż jego zarobki w tym 2020 roku to ponad 100 milionów na nasze. No ale ubrał się skromnie. Nazywam się Lionel, a zobaczcie, tu jest moja koszulka FC Barcelona z numerem 10. O! Powracając do Jezusa, jak zareagowali ludzie, kiedy on pokazał rąbek swojej koszulki, mówiąc w cudzysłowie, z numerem 10, gdy powiedział, wers 30, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jak zareagowali? Jak widzimy, pojawiły się dwa stanowiska. Niektórzy mówili, odszedł od zmysłów, zwariował, czyli jest szaleńcem. Inni mówili, to trudne, ale może mówi prawdę. Czyny wskazują, że mówi prawdę. Rzeczywiście tej wypowiedzi Jezusa nie dało się skwitować słowami, na przykład, że jest wielkim nauczycielem albo prorokiem. Ktoś, kto mówi takie słowa o sobie, nie jest wielkim nauczycielem, jest albo szaleńcem, albo Bogiem. Taki zresztą wybór stoi przed każdym człowiekiem również dzisiaj. To, co zostało napisane o Jezusie w Ewangeliach, nie da się skwitować słowami wielki nauczyciel, wielka postać historyczna, albo jest Bogiem, albo był szaleńcem, ktoś, kto wypowiadał takie słowa. Więc niektórzy mówili właśnie, odszedł od zmysłów, jest szaleńcem. Ale dlaczego ci niektórzy nie uznali tego, kim jest, chociaż wszystko na to wskazywało, wszystkie znaki? Bo zaczyna ujawniać się pewien problem. Zaczyna wychodzić na jaw, że niektórym niekoniecznie chodzi o Boga, chociaż są bardzo gorliwi. Owszem, gorliwi dla Boga, ale mają w tym jakby zupełnie inny interes, że tak naprawdę zależy im na czymś innym niż Bóg. Bóg jest tylko sposobem na zrobienie czegoś na boku. Póki co Jezus spaceruje po świątyni, daje przez to okazję, by można było go spotkać, porozmawiać. I rzeczywiście niektórzy, jak widzimy, skorzystali z tej okazji, otoczyli Jezusa wianuszkiem. I co mówią do niego wers 24? Dlaczego trzymasz nas w niepewności? Powiedz nam otwarcie. Czyli co mówią? Mamy za mało danych, mało danych. Czy rzeczywiście mieli za mało danych? Co Jezus im odpowiada? Wers 25. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Usłyszeli i zobaczyli wszystko, co potrzeba, a jednak nie uwierzyli. Dlaczego? Był tylko jeden powód. Mieli tu inny interes niż Bóg. Dlatego mówią, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Chowają się za wytłumaczeniem. Mamy za mało danych, za mało nam objawiono, za mało wiemy. Jak działa ten mechanizm? Jeżeli ktoś nie chce poddać Chrystusowi swojego życia, jakiejś dziedziny,
to chowa się za argumentem. Jeszcze za mało wiem. Jeszcze za mało Bóg mnie przekonał. Bóg mi nic nie powiedział, że mam być kapłanem powołanym do ogłaszania Jego dzieł, pasjonatem żyjącym na 100% dla Niego. Co zrobić, kiedy zachodzi takie podejrzenie, gdy mówię albo myślę, za mało wiem. Gdybym tylko wiedział lepiej, czego Bóg ode mnie oczekuje. Warto zawsze zapytać siebie, czy przypadkiem przyczyną nie jest raczej brak oddania Bogu. Czy przyczyną nie jest to, że nie chcę, aby Chrystus panował w tej dziedzinie mojego życia? Chcę, by było po mojemu. Albo idąc dalej po nitce do kłębka, brak oddania bierze się zawsze z braku zaufania. Jest to problem z wiarą. Ufam bardziej swoim wyobrażeniom, jak warto żyć. Już mam pewien idealny obraz, model życia, jak powinno wyglądać. Problem nazywa się brak zaufania i oddania. A więc Bóg mówi do każdego z nas, dałem ci niezwykłe powołanie, jesteś moim kapłanem, powołanym, byś ogłaszała moje wielkie dzieła, ale Boże, ja już mam wyobrażenie o swoim życiu, ja lubię to, co wymyśliłem, osiągnąłem i wybacz Boże, ale nie wydaje mi się to dobrym pomysłem, słusznym. Zresztą, gdybyś chciał inaczej, to byś mi to wyraźnie powiedział. Co Bóg odpowiada? Już ci powiedziałem. 1 Piotra 2. Jesteś kapłanem, kapłanką. Do mojej wyłącznej dyspozycji. Takie jest twoje powołanie. Jesteś kapłanem w środowisku kapłanów? Jak ci mam to wyraźniej powiedzieć? Może jakaś mała pandemia ci pomoże? Teraz przesadziłem, prawda? Trochę przegiąłem. Ale akurat dzisiaj czytałem w czasie skupienia Dzieje Apostolskie 8 na początku. Zobaczmy pierwszy wersji tam wybrane dalej. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. A ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Jezus powiedział swoim uczniom na odchodnym, jakie jest ich powołanie, że mają iść na cały świat z Ewangelią, budować uczniów, ale się trochę zasiedzieli w Jerozolimie, trochę za mało wyraźnie im widocznie powiedział, bo to przecież tylko Jezus i tylko Jego słowa. Ale mała pandemia, chociaż nie mała, wielkie prześladowanie i dotarło. Rozproszyli się po okolicy i robili dokładnie to, do czego zostali powołani. Wszędzie głosili słowo. Więc zamiast mówić, Boże, powiedz mi to wyraźniej, jeżeli komuś wydaje się, że Bóg mówi niewyraźnie, to zobaczmy jeszcze, o czym Jezus tutaj zapewnia. Patrzmy dalej w wersie 27, co Jezus mówi. Moje owce słuchają mojego głosu. Jezus mówi tak, że do owiec dociera. Po tej stronie nie ma problemu. Nikt nie może powiedzieć, że Bóg mówi za mało czy niewyraźnie. A nawet więcej, zobaczmy, co dalej Jezus mówi o sobie w 28 wersie. Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ze strony Chrystusa jest pełne zaangażowanie. On prowadzi nas, On trzyma i nigdy nie puści. Choćbyśmy my całkowicie rozluźnili swój uchwyt, całkowicie pogubili się w życiu, On nas trzyma
I nie ma sytuacji, w której przestałby nas trzymać. I nikt nie może powiedzieć, że Chrystus robi za mało. Powołanie stoi jak byk. Jesteś kapłanem, kapłanką. Powszechne powołanie, powszechne kapłaństwo. Ze strony Boga wszystko powiedziane. Teraz potrzebne jest coś z naszej strony. Co? Przeczytajmy drugą część fragmentu. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z nich chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy ciebie kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowane jest Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. Środowisko pasjonatów. Tu nie ma miejsca na przeciętność, obojętność. Środowisko gorliwców, ale chwycili za kamienie, wiadomo w jakim celu. Być gorliwym to jeszcze za mało, by realizować powołanie. Potrzebna jest jeszcze jedna postawa, jest koniecznym warunkiem, wąskim gardłem, przez które trzeba przejść. Bez tego nie można być przez Boga używanym. Coś, czego tamci ludzie potrzebowali. Oni mówią do Jezusa: dlaczego ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga? A co Jezus odpowiada? Wers 34. Czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jezus przywołał tutaj fragment Psalmu 82. W jakim znaczeniu Bóg tam w Psalmie 82 powiedział do ludzi: bogami jesteście? Nie wchodząc w szczegóły, głównym problemem jest, że człowiek chce sam dla siebie być Bogiem. Psalm mówi o tych, którzy posiadając wysokie pozycje w społeczeństwie, będąc władcami, chcą panować niezależnie od Boga, sami chcą być dla siebie bogami. I to jest ten problem. Człowiek chce być sam dla siebie Bogiem. Chce żyć w niezależności od prawdziwego Boga, a został stworzony, każdy z nas, do wspólnoty z Bogiem, której kwintesencją jest zaufanie. Zaufanie, że plan Boga jest dla mnie najlepszy. Rozmówcy zarzucają Jezusowi: będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga? A Jezus na to: to wy, chociaż jesteście tylko ludźmi, chcecie być bogami dla samych siebie. To jest istota problemu. Formalnie uznają Boga, są nawet dla Niego gorliwcami. Kiedy jednak Bóg przychodzi do nich w osobie Jezusa i czegoś od nich chce, pojawia się pęknięcie. Wąskie gardło. Przyjąć postawę poddania, zgodzenia się z Bogiem. Oni jednak chcą żyć dla siebie, dla swoich ideałów. I to ich, jak na razie, całkowicie dyskwalifikuje. Testu na kapłanów nie przeszli.
Przechodząc na nasze podwórko, nasze powszechne powołanie ogłaszać dzieła Boga. Ale jest warunek, który trzeba spełnić, uznać Chrystusa jako mojego Boga. Przyjąć postawę poddania, zrezygnować z egoistycznych ambicji, zrobienia czegoś na boku, dla chwały samego siebie, nie chcieć być Bogiem dla samego siebie. Póki co w Jerozolimie rozdwojenie, jedni tak, drudzy inaczej. Co z tym zrobić? Przeczytajmy trzecią i ostatnią część dzisiejszego fragmentu. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przyszło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Co tu możemy zaobserwować? Jezus był wcześniej w świątyni w Jerozolimie i miał tam do czynienia ze środowiskiem gorliwców, ale to było środowisko pomieszane. Niektórzy stwarzali tylko pozory, że są gorliwcami dla Boga. Testy wykazały, że nie chodzi im wcale o Boga. Dlatego Jezus zrobił konkretną rzecz. Wyszedł z Jerozolimy i poszedł kilkadziesiąt, nie wiem, z 70 kilometrów na północ, nad Jordan, do miejsca, gdzie Jan Chrzciciel działał. I tam był. I co się stało? Przybyło tam do niego, jak czytamy, wielu ludzi. I znowu mamy środowisko pasjonatów, ale już w innym składzie. Ci, którym ciągle było mało, że za mało wiedzą, by uwierzyć Jezusowi, zostali w Jerozolimie. A tu przyszli ci, którzy dokonali pewnego wyboru, że wiedzą wystarczająco, że wszystko się zgadza. To, co robił Jezus, dokładnie pasowało do tego, co zapowiedział Jan Chrzciciel. I dokonali wyboru. I, co widzimy, doświadczyli dalszego duchowego wzrostu. Wielu, jak czytamy, uwierzyło w Jezusa. I powstało środowisko nie tylko pasjonatów, ale też tych, którzy spełnili warunki, by Bóg się nimi posługiwał, by być prawdziwymi kapłanami. To, co nas oczywiście tutaj szczególnie interesuje, to jest to, jak dzisiaj stworzyć czy doświadczyć takiego środowiska, absolutnie niezwykłego środowiska pasjonatów używanych przez Boga. Kapłanów w znaczeniu powszechnego kapłaństwa. I trzeba tu powiedzieć o dwóch wymiarach. Wymiar duchowy i wymiar fizyczny. Wymiar duchowy, jak być kapłanem używanym przez Boga. To jest też moim osobistym, życiowym doświadczeniem. Było powołanie, świadomość powołania, ale były też osobiste ambicje. Przełom polegał na tym, że Bóg doprowadził mnie do decyzji, że to Jezus będzie moim Bogiem, niech On pokieruje moim życiem. Bóg musiał to we mnie wypalić, tą chęć chodzenia swoimi drogami i uczynił to w różny sposób. Gdybym miał wskazać najlepszy sposób, jakim Bóg się posłużył, to było postawienie na mojej drodze mentora, no mentorów, ale może jednego szczególnie. Była we mnie dosyć mocna chęć chodzenia własnymi
drogami, jak mnie znacie, no i też jestem pasjonatem, mam mnóstwo pomysłów. A mentor dawał mi do zrozumienia: Grzegorz, jeżeli chcesz iść tą drogą, którą chcesz, to idź, jeżeli uważasz, że ona jest najlepsza. Ale Bóg wtedy dawał mi taką łaskę zrozumienia, co jest grane, o co idzie gra, i w takiej chwili myślałem: nie, dobra, stop, nie musi być po mojemu. Bóg używał w tym zawsze pewnego negatywnego, mocno negatywnego przykładu króla Saula, do którego prorok Samuel powiedział: opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak grzech bałwochwalstwa. Nie chcę chodzić swoimi drogami, chcę nauczyć się poddania. No, miałem później też parę okazji wymienić jakieś myśli z moim dawnym mentorem. On tam dostaje naszą misję i materię i zdarzało mu się gdzieś tak raz na rok, półtora jakieś jedno zdanie wrzucić typu: Grzegorz, czy wiesz, dokąd biegniesz? I wtedy doświadczałem zawsze tego samego, chociaż dzisiaj między nami nie ma już żadnej formalnej zależności, to zawsze przychodzi mi na myśl Saul i jego opór i myślę wtedy: Boże, chcę być uległy jak Dawid, a nie krnąbrny jak Saul. Właśnie tego potrzebujemy, każdy z nas, duchowego wymiaru chodzenia za Bogiem, nauczenia się posłuszeństwa, uległości jako wyraz zaufania. A wspaniałą okazją do ćwiczenia się w tym są relacje z innymi chrześcijanami wewnątrz wspólnoty. Wiele okazji do ćwiczenia się w uleganiu. Bo chcąc realizować kapłańskie powołanie w znaczeniu duchowym pokazanym przez Piotra, musi być usunięta przeszkoda. Nasz upór, krnąbrność, samowola, które są stanem wyjściowym każdego człowieka, każdego z nas. Potrzebujemy nauczyć się posłuszeństwa wobec Boga, ale Boga nie widać. I łatwo jest mówić: ja zawsze słucham Boga. To nic nie kosztuje, ale też niewiele jest warte. Tamci ludzie w Jerozolimie też myśleli, że słuchają Boga. Ale nie zweryfikowało się to w konkretnej sytuacji. Wspaniałym sposobem na weryfikację i uczenie się tej niezbędnej postawy są relacje z innymi w chrześcijańskiej wspólnocie. Jak reaguję na to, gdy ktoś z moich opiekunów powie mi, że warto by coś poprawić? Co się wtedy we mnie ujawnia? Może potok argumentów, że to jednak ja mam rację i robię dobrze, albo gorzej, na zewnątrz udaję, a wewnątrz no, lepiej, żeby nikt tego nie słyszał. Chcąc realizować to najwyższe powołanie, trzeba usunąć tą przeszkodę. Trzeba przejść przez wąskie gardło. Dlatego właśnie sposób realizacji tego postulatu w naszej wspólnocie jest bardzo konkretny. Trzeba stać się z całego serca uczniem. Trzeba nauczyć się być uczniem. Trzeba przejść szkołę od uczenia się samowoli. Trzeba ujawnić swój upór. Mamy tylko jedno serce i szybko ujawnia się w relacjach z ludźmi, co w tym naszym sercu siedzi. Na ile jesteśmy gorliwi dla Boga, a na ile to tylko sposób na realizację siebie. To wszystko może ujawnić się tylko w relacjach z ludźmi. Oby jak najwięcej z nas przeszło przez tą ciasną bramę i poszło tą wąską drogą w swoich sercach.
No to przechodzimy do drugiego wymiaru, wymiar fizyczny. Jak stworzyć środowisko pasjonatów powołania, którzy nie tylko są pasjonatami, ale też używanymi przez Boga kapłanami. Środowisko ludzi w znakomitej większości z podwójnym powołaniem, większość z nas, prawie wszyscy, coś tam w życiu robią, mają jakąś pracę, jakąś szkołę, albo są na emeryturze, którzy jednocześnie są bardzo poświęceni swojemu najważniejszemu powołaniu, którzy usunęli przeszkody, są uczniami, nauczyli się posłuszeństwa Bogu. Jak stworzyć lepsze środowisko? Do uczenia się, jak być kapłanem, bo to, że już jestem gotowy, no to jest początek drogi. Jak się nauczyć realizować swoje powołanie? Jednym ze sposobów w naszej wspólnocie jest, wiadomo, szkoła Tyranosa, gdzie podejmujemy różne tematy związane z praktycznym zaangażowaniem i to w wielu wypadkach wystarczy, ale gdy rozmyślałem z modlitwą nad zastosowaniem dzisiejszego fragmentu, to przyszła myśl, że może potrzebne jest coś jeszcze. Może stworzymy na przykład pewien czat, może przy pomocy Zooma. Chłopcy są właśnie w trakcie instalowania mi profesjonalnego Zooma do właśnie robienia webinariów, takich wirtualnych jakichś wydarzeń. Więc wyobraźmy sobie taki czat, webinarium, o dobra nazwa, webinarium, o tematach podobnych jak tam w szkole Tyranosa. To jest oczywiście na razie tylko na etapie snucia wizji, więc musimy to jakoś nazwać roboczo, co byście powiedzieli na webinarium powszechnego kapłaństwa. Podoba wam się? W Trójkącie Bielsko-Katowice-Kraków, a może gdzieś i szerzej. Gdzie będziemy sobie gwarzyć razem o tym, jak być kapłanem? Do kogo taka wizja jest skierowana? Używając myśli z dzisiejszego tekstu Jana, do wszystkich, którzy nie mówią, że wiedzą za mało, czy są powołani do kapłaństwa, albo używając tej zajawki do wykładu, która poszła w formie pytania, dlaczego nie wiesz, że zostaniesz pastorem? Dla tych, którzy nie powiedzą, że nie wezmą w tym udziału, ponieważ nie wiedzą, czy zostaną pastorami, więc nie wiedzą, czy potrzebują. A przecież, jak tak pomyśleć, oddać się całkowicie do dyspozycji Chrystusa, to nie stawiać żadnych ograniczeń. Również takich, że nigdy nie zostanę kosmonautą. Jak żadnych, to żadnych. Jeszcze jedno ograniczenie na etapie snucia wizji to webinarium tylko dla panów. No bo panie, prawda jest taka, że wyprzedzają nas o parę lat świetlnych i one, to co my zrobimy przez webinarium, to one praktycznie już zrobiły, tak? I dalej robią, no ale my jesteśmy troszeczkę, panowie, tacy upośledzeni. Mamy inne oczywiście atuty, ale właśnie. A więc wszyscy razem takie środowisko pasjonatów, którzy przeszli przez wąskie gardło, odłożyli życie dla samych siebie i naprawdę uważają, że są do wyłącznej dyspozycji Chrystusa, którzy nie wykluczają żadnej opcji w przyszłości. Jeżeli ktoś odpowiedni będzie chciał ich do czegoś powołać, to jest takie marzenie, które powstało jako zastosowanie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii Jana o tych gorliwcach. Środowisko pasjonatów, ludzi,
którzy wiedzą, kim są. Jeżeli Chrystus zamieszkał w twoim sercu, nie jesteś byle kim. Twoja tożsamość to nie ofiara pandemii. Czym jest pandemia? Nie jestem jednostką w tłumie wystraszonych. Jesteś kimś bez porównania więcej. Jesteś powołanym przez Boga kapłanem do ogłaszania Jego wielkich dzieł. Skoro tak, no to jeszcze pozostaje nam pytanie, jak będziemy się tytułować w tym naszym środowisku pasjonatów. Doktorze, 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 eminencjo, ekscelencjo. Jest na to jeszcze inny sposób, bardziej pasujący do środowiska pasjonatów. Na przykład jeden starszy człowiek, gdy widział nas, grupę młodych zapaleńców dla Chrystusa idących naprzeciw, to witał nas zawsze takimi słowami: witajcie orły, orły. Chociaż co to były z nas za orły, bardziej indyki. Ale on mówił: orły. I lecieliśmy jak na skrzydłach. Bardzo lubiliśmy koło niego przechodzić. To jest takie spersonalizowane przywitanie, chyba lepsze w środowisku pasjonatów Chrystusa. Tak jak Jezus powiedział do Szymona: Piotrze, o, idzie skała, skalisty. No i się utrwaliło.